Przede wszystkim jest to opowieść o różnych aspektach, o różnych wartościach wyobraźni, o jej potężnej sile, ale z drugiej strony oczywiście jest to też opowieść o pewnym bohaterze, który wędruje. To jest powieść drogi. Gdzieś wewnątrz tej czaszki, może tu, a może tu, mamy taką małą salę kinową, która reaguje, gdzie wyświetla się słowa. Można tak widzieć podróż M. w towarzystwie Wabiego, jako rodzaj pielgrzymki na północ, ale nie do jakiegoś miejsca świętego, tylko z pewną intencją. To jest opowieść, w której jest bardzo dużo uśmiechu, dużo humoru, tak jak i w poprzednich powieściach, choć może trochę mniej niż bym się spodziewał, i wiele epizodów, momentów i scen ma charakter wyraźnie komediowy. Może nie są to jakieś szaleństwa w rodzaju klounady, ale jednak zdecydowanie puszczają oko do czytelnika. On wierzy głęboko, że kiedy ludzie opowiadają sobie historię, to w ten sposób mogą sobie wzajemnie pomagać. A on w dodatku otrzymuje wielkie dary, takie, że czasami w niektórych miejscach tego właśnie lasu znajduje króciutkie opowieści. Takie opowieści do śmiechu, a czasem do zadumy albo płaczu. Bohater M to pytanie o nieumiejętność leczenia zadaje sobie rzeczywiście w sposób rozpaczliwy. Dla niego to jest osobista tragedia, że nie potrafi pomóc komuś, kto jest tak bliski jego sercu, kto wyraźnie cierpi. W pewnych sytuacjach życiowych wyobraźnia bywa ratunkiem i to są te sytuacje, kiedy najczęściej człowiek cierpi. Kiedy na przykład jest pozbawiony wolności, albo pozbawiony wolności poprzez chorobę. Niektórzy ludzie są tak bardzo chorzy, że trudno im wymówić własne imię. I być może cała ta opowieść dlatego jest opowiadana przez psa, że nie może być opowiedziana przez człowieka, który ledwo jest w stanie wypowiedzieć początek swojego imienia. Ale to nie znaczy, że nie ma swojej opowieści. Niewątpliwie ten bohater ma jakieś związki ze mną. Lem kiedyś powiedział, że autor jest jak krowa. Krowa trawę je, a mleko daje. W związku z tym trawą są istotnie przeżycia własne, to, no, można powiedzieć, wątki biograficzne, ale tutaj już w tych opowieściach one są już przetworzone. Zakończenie jest otwarte. Nie mogę tego powiedzieć, ponieważ bardzo niedaleko mnie stoi moja żona, a moja żona nie przeczytała jeszcze tej powieści, w związku z tym, chociażby ze względu na nią, nie mogę zdradzić zakończenia, a moja żona twierdzi zawsze, że moje zakończenia są absolutnie beznadziejne, dlatego że są bardzo smutne. Być może tym razem będzie zdziwiona.